Oczywiście mamy stosunki z prezydentem Trumpem, który jest nieobliczalny, albo z nieistniejącym Sanesco Bar, tylko nie da się w takim osamotnieniu prowadzić racjonalnej polityki. Was W kolejnej odsłonie Trudzielni. Jest. Dzisiaj jesteśmy bez scenariusza w ogóle, także to będzie jakiś taki freestyle. Jakiś freestyle, jakiś taki zupełnie inny flow. Freestyle jak ta kampania cała. No? Chyba tak, chyba tak. I Pogadamy są, o tym. I są z wami jak zwykle. No, wiadomo kto. Anka Górska. Jędrze Daliczyk. Oraz Micho Piełkoś. Witamy Was serdecznie. Nadajemy z Sopotu, jest piękna pogoda, jest trochę turystów zauważyłem. Co jest też takie bardzo Tak, fajne, jest, jest gdzie odpchnąć. zaparkować w Sopocie, przyjeżdżajcie. Nie, 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 znaczy... <laughs> Przyjeżdżajcie na dowerze. O, właśnie. Tak jak Pociągiem, ja. Pociągiem, dokładnie może teraz wyjdzie na to, że ja jestem jakąś straszną osobą, która jeździ samochodem, ale ja mam, ale ja mam bardzo daleko, ja nie mieszkam tłumacz w mieście. Się, Będę się tłumaczyć, przepraszam, ale muszę jeździć samochodem, bo jest wykluczenie komunikacyjne w Polsce i ja jestem jego ofiarą. Tak, i w ogóle yy, nasze województwo jest jednym z najbardziej wykluczonych komunikacyjnie. No, jest, jest masakra. Ale słuchajcie, zacznijmy może od takiego newsa. Okazuje się, że zamiast dwóch yy, dodatkowych wojsk amerykańskich, eskadr lotnictwa wysokiej rangi sztabów, bomb jądrowych i A, Bóg jeden wie czego jeszcze. Szkoda tych bomb tylko. Otrzymaliśmy jedynie przypomnienie od y, pana prezydenta Donalda Trumpa, że no nic jemy nie będzie za darmo. Że, że nas lubi. Że trzeba płacić. Że nie, nie, slubi. nie, że musimy, nie? Płacić, że musimy płacić. A, tak, że on A rachunek. Nam, on nam powiedział coś takiego, znaczy nam, no bo ja traktuję, że skoro mówił to do prezydenta kraju, no to mówił to do nas wszystkich, że tak, zwiększymy tą liczbę wojsk amerykańskich w Polsce, ale to będzie drogo kosztować. No, i pan prezydent podpisał Księgę Gości, co zostało przedstawione w Twitter-sferze prawicowej jako podpisanie bardzo ważnych dokumentów dla Polski. No, niestety Ale on tam nie. czuwał jak taki dyrektor e, szkoły na takim Ale Ja uważam, że to i tak jest duża nobilitacja, bo każdy, kto podpisuje Księgę Gości w Białym Domu, ma podane krzesło wygodne, może usiąść i długopis, zrelaksować się. Dostał długopis. I podpisać w, do, w godnych warunkach. Tą Czyli nasz prezydent zrobił to, co robi dobrze, coś tam podpisał. Pisał tę kanologię. Myślę, że dla dudy trzymanie się Trumpa w tej chwili to jest trochę tak, jakby tonący trzymał się nurkującej łodzi podwodnej. No, dobre No, Tak mi się to wydaje. Tonącej łodzi podwodnej. A on się trzyma. Może na tonącej, nurkującej. zanurzającej się. No tak, rzeczywiście. I gotowej do ataku. I gotowej do Tonącej łodzi podwodnej z arsenałem jądrowym. Na pokładzie. No i on mi zrobił też taką konferencję prasową i na tej konferencji prasowej powiedział, że oczywiście on zrobi dla Amerykanów świetny deal, że załatwi, że ludzie będą jeszcze mu płacić za to, że on gdzieś wojska wysyła. No i wydaje mi się, że on będzie pewnie Polskę wykorzystywał po prostu jako taką kartę przetargową w stosunku do negocjacji z Angelą Merkel. Powiem Merkelowej, no jeżeli nie dasz nam dobrych warunków, no to tam zawsze Wschodnią flanko, są tacy naiwniacy, tacy frajerzy, którzy nie sądzili, że nas przyjmą, to jeszcze nam zapłacą za to. A mhm. Angela mu powie. Uff, oh. dobrze. Bierzcie Może... ten arsenał jądrowy. Mi, jest mi bardzo I przykro, idzie. no ale skoro jak trzeba, no to jak mus, to mus. Ale na czym tam ostatecznie stanęło? Chyba na niczym, na niczym. Chyba na niczym. Generalnie nawet słyszałam takie komentarze, że doszło do pewnego rodzaju skandalu yy, związanego z tym, że tak otwarcie zapowiadano głównie przez polską stronę, bo Amerykanie tego chyba w ogóle nie potwierdzili w żaden sposób oficjalnie. Tam nawet w tych rozmowach nie uczestniczył sekretarz obrony. Amerykańskiej, że, że, ta, że polska strona tak mocno podkreślała to wycofanie tych wojsk amerykańskich z Niemiec, to przecież nie jest przesądzone, nie zapadła nie. w tej sprawie żadna decyzja i że jest bardzo niezręczne dyplomatycznie podkreślanie tego w sytuacji, kiedy Niemcy nie do końca oficjalnie cokolwiek o tym wiedzą. No i pytanie też, czy prezydent i rząd stawiają do dobrego konia, bo według wszystkich sondaży Trump pikuje i. Sytuacja może się zmienić bardzo mocno jesienią. No, a już wiadomo, jak zachowają się demokraci. Oni sprzyjają opozycji tutaj w Polsce dosyć mocno. Wydaje mi się, że są dogadani do tego stopnia, że szef Komisji Spraw Międzynarodowych w kongresie powiedział, że najlepiej byłoby, gdyby Trump nie... Przepraszam, gdyby Duda nie przyjeżdżał w ogóle, że do wizy należy odwołać. Ktoś wyliczył, słuchajcie, że to spotkanie w ogóle Dudy z Trumpem trwało 25 minut, więc w przeliczeniu na jedną minutę spędzoną z Trumpem poszło 700 litrów paliwa samolotowego. Ale też znając Troszkę protokół dyplomatyczny amerykański, no to spotkanie nie miało jednak wysokiej rangi, bo po pierwsze to, co mówisz, 25 minut, no, to nie są jakieś bardzo szczegółowe rozmowy, a po drugie, prezydenci USA, jak chcą kogoś naprawdę ugościć, to zapraszają go do Camp David albo, albo gdzieś, prawda, na golf. A ja no, widziałam jest to takiego mema, że właśnie był golf, tylko zamiast kija golfowego w rękach Donalda Trumpa był Andrzej Duda. <grym> <grym> Były takie memy, tak, tak, tak. No smutne to jest wszystko, bo niestety ten rząd, jeżeli się odrzuci tą całą patriotyczną otoczkę, jest wyjątkowo spolegliwy wobec... Największego mocarstwa i chyba troszkę niesuwerenny swoich decyzji. No ja mam Jak też to, takie to, wrażenie, że w ogóle cała nasza polityka zagraniczna, odkąd rządzi PiS, opiera się tylko i wyłącznie na tej nitce takiego prowizorycznego, dobrego kontaktu z USA, a wszystkie właściwie inne flanki polityki zagranicznej Polski zostały totalnie porzucone, zrujnowane. Wszystkie, nie wiem, kontakty, które Polska miała no chociażby w Europie Środkowo-Wschodniej zostały, nie wiem, poucinane no jest to bardzo niebezpieczne dla nas, no i bardzo nas izoluje na, przede wszystkim na arenie europejskiej, która powinna być naszą, jak gdyby, no taką głównym, głównym, jak gdyby zasięgiem naszej polityki zagranicznej, a tymczasem no PiS zrujnował wszystkie relacje i właściwie to, że oni się trzymają tej Ameryki i tego Trumpa jest jedynym jakimkolwiek takim symptomem tego, że jakakolwiek polityka zagraniczna jest prowadzona, to jest bardzo złudne. No, oczywiście są ludzie, którzy w to wierzą, że to jest takie super i cool. No, tak, ale to nie, to nie jest super i cool. Ja myślę, ja tak że... No bo Polska jest historycznie bardzo proamerykańskim krajem, chociaż wydaje mi się, że to już troszkę gdzieś tam zanika, Tylko bo, zanika rzecz bo jest pewna zmiana pokoleniowa też, prawda? No. Chociaż powiem wam to, co jest ciekawe, no to jest to, w jaki sposób zaniedbali politykę wschodnią. Jeżeli chodzi o nasze relacje z Białorusią, my tam w tej chwili już nic nie, nie, nie nie znaczymy. Ta no z Ukrainą przede wszystkim. Była jednak dosyć tak, no, rzetelnie prowadzona przez wszystkie rządy od lewa do prawa. No, PiS totalnie jest zaniedbał. No i tak samo jest z Ukrainą. no Dzisiaj prezydent Ukrainy, że chce coś załatwić, niestety, ostatnio czytałem, no nie dzwoni już do Warszawy, tylko dzwoni do Berlina, no bo Warszawa jest nieodpowiedzialna. Ale też relacje właśnie z Berlinem, bo to jest nasz główny partner handlowy, też polityczny. Sprzyjający nam przez ostatnie dekady i chyba też wynika ten, ta przemięźliwość rządu z takiej obsesji antyniemieckiej, którą Jarosław ja, Kaczyński ja kultywuje, ja bo uważam, to widać u niego bardzo mocno. To jest z wielu obsesji no, tego rządu, jeżeli chodzi o politykę zagraniczną. Ale Kaczyński bo... akurat taką obsesję w sobie ma i ona jest bardzo widoczna i chyba taka prawdziwa. To no, znaczy ta niechęć do Niechęć do Niemców. To ciągłe upominanie się o reparacje, nie reparacje, tak. wiecie. No, to są śmieszne sprawy, nam się to wydaje śmieszne, ale to są w kontekście dyplomatycznym i relacji międzynarodowych, no to są sprawy poważne i rzutujące bardzo na nasz wizerunek w Europie, na postrzeganie nas przez Niemców chociażby, czyli naszego głównego, tak jak mówisz, Jędrzeja, partnera gospodarczego nadal w Europie. No Ja bardzo żałuję tych stosunków z Ukrainą, które mieliśmy, bo jednak wszyscy dotychczasowi prezydenci bardzo starali Zasza się... Aleksander Kwaśniewski. Aleksander Kwaśniewski, no ale też i Lech Kaczyński utrzymywali tak. te relacje mm -hmm. z naszymi partnerami ze wschodu bardzo ścisłe. No pamiętamy, też się śmialiśmy kiedyś z tego, że jeździł do Gruzji, no, chociażby. Tak. Ale gdzieś padły ale w te w relacje z Gruzją. Zdaniem, ale właśnie dzisiaj nikt się już nie zwraca do nas. Ani Gruzja, ani Ukraina, które są narażone cały czas przez, przez Rosję. Ja zresztą uważam, że to takie trzymanie się tych relacji amerykańskich i trzymanie się tego szalonego Trumpa wręcz wpływa na to, że my jesteśmy coraz bardziej zagrożeni ze strony chociażby Oczywiście, Rosji, tak? tak. Znaczy nie mamy żadnych gwarancji oczywiście, że w razie jakiegoś konfliktu zbrojnego Stany Zjednoczone faktycznie obejmą nas ochroną. Nie mamy, zwłaszcza z takim lokatorem Białego Domu, bo Trump w trakcie swojej kadencji udowodnił, że nie jest normalnym prezydentem Stanów Zjednoczonych i zwłaszcza covidowy kryzys pokazał, że ten człowiek nie ma w sobie żadnej propańs żadnych propaństwowych instynktów. Nie jest, ale też nie jest. Również w NATO Trump ma bardzo złe notowania, bo Prze nie, nie wiem, czy. Przeciwnikiem NATO. Nie chcę że no na to właśnie, w ogóle No więc właśnie, nie wiem czy zwróciliście uwagę, się. że kiedy Duda miał tam jechać, jeszcze z, kiedy ta wizyta była zapowiadana, to on tam się próbowano tu sprzedać, że on tam będzie reprezentował i Europę, i NATO, gdzie oficjalnie przecież szef NATO powiedział: Nie, nie, pan nie będzie reprezentował NATO na tej wizycie, mhm. więc jakby. Później się ta narracja zmieniła, że reprezentuje niektóre kraje, no ale nie powiedziano które, więc no żadne, bo z żadnym krajem nie mamy na dzisiaj tak dobrych relacji, aby ktokolwiek mógł powiedzieć, że Andrzej Duda pojechał tam w czymkolwiek innym imieniu niż w swoim własnym. A no i powiedział, że będzie się starał, żeby... Yy... Ktoś z Polski dostał przewodniczącego w NATO. Już sobie wyobrażam, jak Francja czy Wielka Brytania mhm. zgadzają się na to, żeby jakiś przydupas Dudy został szefem NATO, myślę że sobie, dyscyplinalne No tak, jeszcze podsumowując, no. naprawdę trzeba to chyba podkreślić raz jeszcze, że absolutnie ta polityka nie daje nam gwarancji bezpieczeństwa. Naprawdę. Żadne. Ja jestem przekonany, że w przypadku jakiegoś konfliktu zbrojnego, no pewnie z Rosją, konfliktu jakiegoś. Małego natężenia, powiedzmy, gdzie Rosja chciałaby wywrzeć po prostu wpływ pewnie gospodarczy, tak jak to robiła na Ukrainie. Stany Zjednoczone nie stanęłyby w naszej obronie. Absolutnie. Ja w ogóle myślę, że już jesteśmy w trochę innych czasach i ja myślę, że tak, do takiego typu konfliktu nie dojdzie. No to, czym Rosja może nam zagrażać, no są przede wszystkim wpływy ekonomiczne. To są cyberataki na, na, na polski rząd. No i tutaj wiadomo, najważniejsza współpraca z Unią Europejską, co nasi są, są, sąsiedzi, zazwyczaj oni Rosjanie atakują parę krajów naraz europejskich, więc tutaj jakby ta kooperacja. Ale właśnie kraju. obniżenie y, naszych relacji z Europą y, może prowokować Oczywiście, pewne że sytuacje. Tak. Pamiętajmy też to, że Trump, który wydaje się być dosyć przychylny w stosunku do Putina, jest też zmienny jak chorągiewka na wietrze. I dzisiaj jest tak, a jutro obudzi się z innym pomysłem na swoją dalszą kampanię. I wszystko może się wywrócić w ułamku sekundy I to, i to trzymanie się kurczowo właśnie tego szalonego człowieka sprawia, że my w, naprawdę w dziwnych okolicznościach i w dziwnym momencie możemy stać się głównie jako ci tacy sojusznicy USA narażeni na to, że Rosja powie, no to zaczynamy od Polski, skoro tak się bardzo kochacie, a Donald Trump już nas nie kocha. A wtedy niestety nawet Europa, obawiam się, za nami nie stanie. I na pewno no, nie nam nie, relacji. Po i nie pomogą nam te nowe gadżety w takiej sytuacji również. również. No i taki kolejny news, y, też z Oceanu, to są te prawybory u demokratów, które odbyły się między innymi w Nowym Jorku. No i słuchajcie Nowy Jork, który jeszcze do niedawna, no do niedawna parę dziesiąt, parę dziesiąt lat temu był takim przyczółkiem y, tego takiego wolnorynkowego republikanizmu. Tam republikanie sobie naprawdę rewelacyjnie radzili. Dzisiaj staje się taką twierdzą, bastione, socjalizmu. I tak. słuchajcie niejaki Jamal Bowman po tym, jak uzyskał parcie, o, poparcie, poparcie Aleksandrii Kazimierza Cortez wygrał wybory, najprawdopodobniej dostanie się do kongresu. Także, no, wydaje mi się, że oni tam faktycznie ładują dużo teraz pieniędzy, bardzo dużo siły, bardzo dużo energii to wkładają, żeby Nowy Jork, no, tak faktycznie przechylił się na lewą stronę. I AOC tego wszystkiego pilnuje. I wydaje mi się, że, no, to jest taki bardzo wa ważny krok, no, bo tam jednak jest bardzo dużo kongresmenów stamtąd. To jest też przyczółek ekonomiczny, bardzo ważny środek podejmowania decyzji decyzji władzy w Stanach Zjednoczonych, więc jeżeli faktycznie tam ta progresywna część partii demokratycznej miałaby urosnąć w siłę, no to to będzie bardzo ważne z punktu widzenia przyszłości Stanów Zjednoczonych. Jasne. Kibicujemy wszyscy AOC, widzimy ją jako prezydentkę Stanów Zjednoczonych. No, może no, za, za dwie czas? kadencje? Tak, może za za dwie trzy. kadencje. Mamy nawet tutaj, nie wiecie o tym, mamy ołtarz jej. No mamy ołtarzyk. Był widoczny zdjęciu! na zdjęciu chyba tak. nawet. Tak, Michał ja ja ma ołtarzyk. Zapala Ale ja my Sammy... się wszyscy też modlimy do niego. Ja się zawsze że ale nie wiem. Potknie się nogę sobie złamie, że po prostu musimy o nie tak huchać, dmuchać, żeby jej się, broń boże, nie stało, bo ona, myślę, może być przyszłością Stanów Zjednoczonych i ostatnio, gdzie też przyszłością świata, może rzeczywiście zmienić dyskurs pol polityczny i może być jakąś realną alternatywą wobec tych ludzi. Ja, no Wyobrażacie sobie coś takiego, że w Stanach Zjednoczonych prezydentką jest AOC, na czele ONZ-u stoi Greta Thunberg, na przykład. <laughs> ja Fantazjuję teraz pewnie trochę. Ale no, ja bym bardzo chciała takiej zmiany, takiej ewidentnie progresywnej, lewicowej zmiany w USA. Znaczy, ja myślę, że tam się dużo już odblokowało w Stanach z kraju, w którym wymówienie słowa socjalizm kiedyś groziło więzieniem. Jest to kraj, w którym jeden z kandydatów na kandydata, na prezydenta Bernie Sanders, otwarcie mówił o sobie, że tak, on jest socjalistą, tak? Gdzie w nowym Jorku, tak jak mówisz, ludzie nie boją się poprzeć. Ewidentnie lewicowego, socjalistycznego kandydata. A jest to o tyle ważne, że wydaje mi się, że bez jakiejś zmiany w Stanach Zjednoczonych, no też zmiany światowe w światowej gospodarce nie są możliwe. To jest najpotężniejszy kraj Ale świata nie tylko nadal. Ale gospodarce i... wiesz, chodzi o, o taką społeczną zmianę, o taką polityczną zmianę, o taki, wiedzę, no jednak jest coś takiego, że Stany Zjednoczone są trochę takim. To, co się dzieje tam, w jakiś sposób wpływa na to, jak te stosunki społeczne układają się w różnych w wielu różnych krajach, by na przykład prezydentką USA została w końcu kobieta, i gdyby to była dobra, progresywna zmiana, gdyby to była AOC, to naprawdę jestem w stanie się założyć, że również na Europę miałoby to ogromny wpływ. W sensie na wszystkie ruchy kobiece, na jakąś taką, wiecie, większe, większą dostępność, nie wiem, kobiet w polityce i, i tak zachęciłoby to. To są, to są poważne rzeczy. No, ja uważam, że przyszłość świata I... mogą uratować tylko kobiety. I ja mówiłem o tej obdarcym. gospodarce z tego względu, że to, co się dzieje w Stanach gospodarczych, rzutuje na cały świat. Gdyby no, tak. Amerykanie tak. poszli w stronę bardziej no, welfare state'owego trybu, tak, powiem, tak. to, powiem, to tak. by wpłynęło na cały świat. Powiem wam, dlaczego takie coś jak AOC może się zdarzyć w Stanach, a no niestety jest praktycznie niemożliwe w Europie. Wynika to no, z ich bardzo takiego demokratycznego systemu partyjnego. Tam wygląda to w ten sposób, że co dwa lata są prawybory tak. i co dwa lata są wybory do, do Izby Reprezentantów. I tam po prostu, jeżeli nie masz poparcia wśród członków i członki swojej partii, to po prostu tracisz z automatu mandat i wchodzi ktoś, kto jest reprezentantem ludzi, którzy żyją, mieszkają w danym okręgu wy, 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 wyborczym. I to jakby sprawia, że ta polityka, ona się bardzo szybko i w taki bardzo naturalny sposób dostosowuje do nastrojów społecznych i nastrojów w partii. W momencie, jeżeli partia, Powiedzmy demokratyczna, skręca na lewo, to bardzo szybko oni są w stanie wymienić tych polityków na lewicowych. I widzieliśmy dokładnie, co się wydarzyło, tylko że po drugiej stronie, w momencie, jak powstało Słynna. Tea Party, tak? Powstała, powstała tea, tea Party. Pamiętam ten cały establishment, ten taki neoliberalny śmiał się, że to jest po prostu jakaś banda wioskowych przygłupów. A dzisiaj, tak? W Senacie i w, i w Izbie Reprezentantów, Członkowie Tea Party stanowią większość w Partii Republikańskiej i stało się to wszystko na przestrzeni 3-4 lat, ale wynika to jeszcze raz, i to trzeba jasno powiedzieć, że u nich po prostu panuje niesamowita wewnętrzna de de demokracja, gdzie masz, partijna, gdzie masz bez przerwy, masz prawy wybory na wszystkie stanowiska i te prawy. Jak razem? Dwa lub. 4 lata. I w momencie, jeżeli przestajesz reprezentować nastroje, które panują w, twoje, w twojej partii, z jesteś mianę na kość te nastroje prezentowania. Ale to też jest jeszcze jeden powód, mianowicie, i to jest pewien argument, właściwie kontrargument dla zwolenników systemu dwupartyjnego w Polsce opartego na PO i PiS, że pomimo wszystko no, Partia Demokratyczna ma tą historię partii w miarę progresywnej. W tym sensie, że o ile można sobie wyobrazić, że socjalista czy socjalistka tam zdobywa nominację tak, w jakimś okręgu i wchodzi do kongresu, tak jak AOC. Tak, nie jestem sobie w stanie wyobrazić polskiej AOC z jakimś takim pragmatycznym podejściem, która zdobywa mandat z platformy obywatelskiej powiedzmy, tak? Bo, no bo, bo i system w jest obywatelskiej i nie ma tej demokracji. Jest inna. No, to o. zwróćmy uwagę, no kto jest z platformy obywatelskiej. No, I nie to ma... są ci sami ludzie od lat. I nie lat, ma tej naprawdę. historii jednak jakiejś tam progresywnej polityki, no nie ma. No zamieniłbym partię demokratyczną na pewno na platformę w Polsce, by to wszystkim wyszło na zdrowie. Przy wszystkich jej błędach historycznych i obecnych, oczywiście. No tak, no i ten system europejski bardziej skierowany na to, że te partie nie reformują się, tylko są zastępowane przez nowe. I mamy przykład w Hiszpanii teraz, tak, gdzie Partia Popular jest wypychana przez Vox, pomału, gdzie PSOE jest wypychana przez przez podemos była, podemos była, 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 ale tak. już chyba sobie poradziła z tym. E, no i, i jakby tak, tak samo we Francji mamy te nowe partie, które znaczy tak zwane nowe partie, czy po prostu jakieś skrzydło od starej partii się odłącza i i i i, i budują coś, coś nowego. Więc u nas jest bardziej to w ten sposób. No w Stanach ta wewnętrzna demokracja pozwala im, żeby te partie po prostu się adaptowały bez przerwy, żeby one ciągle się zmieniały. One jakby nie mogą być zabetonowane, no bo ta demokracja im na to nie pozwala. Kandydatem na prezydenta demokratów jest nadal Joe Biden, człowiek z tak powiem, starego okładu. Working class Joe. Nie, class, ale z drugiej strony no, sorry, Sleepy Joe. Pa partia Demokratyczna ma na dzisiaj 45 milionów członków i członki, i to oni w demokratycznych prawyborach po prostu sobie jego wybrali. No, wiadomo, jak to z tą demokracją w Ameryce z kolei wygląda z drugiej strony, no że tam są po prostu olbrzymie koncerny medialne, które stoją zawsze za neoliberalnymi kandydatami i nigdy nie, nie, nie dopuszczają nikogo innego. No, ale tak to jest, no, że te wszystkie demokracje mają różne odcienie. Tak? Co nie zmienia faktu, że cokolwiek byśmy nie mówili o Bidenie i całym tym establishmencie, oni przynajmniej w sensie nominalnym starają się być dosyć progresywni. Gdyby ten program przełożyć na grunt polski, no to oczywiście byłyby wyzwiska od socjalistów, utopistów i tak dalej. Joe Biden byłby naprawdę na mocnej lewicy w Polsce ze swoim programem. No, na mocnej lewicy w Polsce to był Bernie Sanders nazwany czerwoną no tak. zarazą przez liberalnego komentatora. Ale nigdy Platforma nie Obywatelska nie zbliżyła się do takich postulatów. Ale nawet. słuchajcie, ja widzę pewną taką analogię, bo nie wiem, czy jakbyśmy chcieli nawiązać do kampanii wyborczej w Polsce, która się teraz toczy, no to... To, co się ostatnio wydarzyło pomiędzy Robertem Biedroniem a Rafałem Szaskowskim, czyli bardziej, może nie tyle Szaskowskim, co jego tym całym takim zapleczem mm -hmm. dziennikarsko-komentatorskim. Wystarczyło, że Robert Biedroń powiedział, że chciałby poznać program i chciałby się dowiedzieć, kogo i jaki program miałby tak, ewentualnie poprzeć problem. w drugiej turze, i natychmiast zostało to sprzedane jako, że Biedroń chce popierać Dudę, nie chce udzielić tak. poparcia Szaskowskiemu. Tymczasem w Stanach nawet Bernie Sanders, który. Zanim przekazał swoje poparcie Bidenowi, wynegocjował z nim, żeby do jego programu były włączone Elementy z programu, z którym on startował w Prawyborach w de u Demokratów, I my, czyli i była w, ramach tam znawa, w, w ramach własnej partii I oni była tam ostra coś w walka, bo oni tak. prowadzą naprawdę ostrą walkę i taką personalną i programową w tych prawyborach. Potem oczywiście podają sobie ręce, co jest fajne moim tak, zdaniem. Tak, ale no też jest dogadują się, co do tego, że tak. ok, udzielam ci poparcia, ale ten ten i ten postulat jest dla mnie okay. ważny i chciałbym, żebyś go zrealizował. I tak, się I tak się stało w USA w ramach jednej partii, tymczasem w Polsce. Pomiędzy kandydatami dwóch różnych ugrupowań, o dwóch różnych, nie wiem, wizjach Polski, zapytanie jednego kandydata przez drugiego o to, jaki jest program i o czym moglibyśmy porozmawiać, żeby, żeby sobie to poparcie przekazać, jest czymś w rodzaju skandalu tak, politycznego. No to Czyli przeszliśmy na grunt polski, powiem Wam. Już. Tak, powiem Wam o czymś, no, co jest szokujące, ale pewnie nas nie zdziwi. No. Platforma i Pan Grocki. Nie szukają na dzisiaj jeszcze poparcia wśród lewicowych wyborców czy w strukturach lewicy, ale pan Grodzki poinformował, że szuka poparcia w Konfederacji Ubosaka. No, i teraz pytanie: no, Czy tamte poparcie znajdzie? No, słyszeliśmy ostatnio, pan Nitras e, grzmiał tam tym swoim sens, e, e, sentymentem, że chce wracać do tych korzeni. No, w końcu był wpr kiedyś... Pałki PNR-owskie czekają na nas. Jeszcze nas do tego straszyli e, e, bosakiem i że nas tam będą atmosferować. Że się nami konfederacja cały. zajmie. No, mnie w ogóle nie dziwi to, to co robi Grocki. Ja przecież przypomnę tylko z tej kampanii, nie wiem, znowu wracam do tego samego liberalnego publicysty, który pochwalił yy, pana Wilka, który stwierdził, że użył takiego określenia gdzieś, że yy, on pętnie poprze Trzaskowskiego w drugiej turze, i to się okazało, jakie mądre i dojrzałe. No więc, no, szukają. No. Ja się nie dziwię, że szukają z jednej strony, no bo Trzaskowski nadal jest z tyłu i te głosy. Które będą oddane w pierwszej turze na innych kandydatów, jeżeli oczywiście Trzaskowski do tej drugiej tury z Dudą wejdzie, no to oni będą musieli znaleźć wśród innych elektoratów te głosy. Jestem jakby załamany tym, jak bardzo na prawo ta cała debata jest e, u nas skierowana, do tego stopnia, że w momencie, kiedy jakiś kandydat żółtek powiedział, że 500+, plus to jest menelowe, men, menelowe plus, no i wtedy część elektoratu Platformy powiedziała, wow, co to jest? Żółtek! To chyba może Odkrycie. być ciekawy kandydat. Powiedz jakiś ha. wolnościowiec po prostu. I on był w tym wyścigu cały czas, a czemu się do niego nie odezwaliśmy, tylko szukaliśmy gdzie indziej, no nie wiem, nie wiem, no, ta, ja nie chcę Odwracać do tej debaty, bo Żółtek to powiedział podczas tej y, debaty w TVP, która była czymś dziwnym dla mnie. Czy to nie, bym nie nazwał debatami? No, oni na dobrą sprawę dają każdemu po minucie, tam czy po dwie minuty. Tak, żeby i pytają żeby się o przygotowania do pierwszej to... komunii w szkole. I to nie, i w ogóle, no, jakby pomijając same pytania, które jakby są totalnie odrealnione i one nie mają nic wspólnego z rzeczywistymi, tymi problemami, które dzisiaj stoją przed Polską, to jeszcze sam format jest beznadziejny. No, my tutaj oglądamy w trójkę debaty amerykańskie, ekscytujemy się nimi i śledzimy je. No, tam przede wszystkim jest bardzo dużo wymiany zdań, argumentów, pytań. Anici. Kąd kandydaci siebie atakują, zwracają się do siebie, zdają sobie pytania. No w tych debatach w TVP nie ma nic takiego, to jest po prostu tak nudne, naprawdę jak te debaty w TVP nadchodzą, to ja zawsze jestem załamany, że jest po prostu nudny wieczór i tam naprawdę trzeba być no nie wiem jakim psychofanem polityki, żeby po prostu wysiedzieć spół... ile to było chyba, ponad godzinę ostatnio w te. W te w 80 minut i I, te, i, te, i, i tego słuchać, to ja ta, też oczywiście tego słuchałem, no bo to jest jakby mój obowiązek. I potem było dodatkowe może 10 to minut jako, na godę. Jeżeli to robić po prostu z własnej nieprzymuszonej woli, no to i, i żeby to się komuś podobało, no to gratuluję. No w ogóle chcę wam powiedzieć, że ta kampania była wyjątkowo nudna, pozbawiona treści. Jest to kwintesencja tego sporu. PO. PiS, który właściwie opiera się wyłącznie na emocjach i jeżeli chcecie zobaczyć te emocje, no my je znamy, mówię do naszych słuchaczy i słuchaczek, to wystarczy wejść na, na Twittera, na Facebooka i zobaczyć, jak wygląda ten szantaż moralny, tak jak o tym mówiłaś, Anka, przed chwilą, fanów, głównie Platformy niestety, wobec mniejszych ugrupowań, wobec Hołowni, wobec Biedronia, wobec Kosiniaka, Kamysza, właściwie wobec wszystkich oprócz Konfederacji, bo na nich się dmucha i chucha, bo wiadomo, że oni mają to w nosie i nie będą się cofać. Jest to, jest to oparte włącznie na emocjach, bo tam nie ma jakiejś kwestii, o czy popierasz mój program, a, a mamy wspólny program, więc może połączymy siły. Nie, to jest taki szantaż pod tytułem, macie głosować na Trzaskowskiego już w pierwszej turze, bo, no właściwie nie wiadomo co, bo, bo to wygra jest, peace. ale to jest antyskuteczne, wiecie, no pierwsza tura jest po to, żeby się wszyscy sprawdzili. Potem można przekazywać poparcie, o ile to w ogóle ma jakikolwiek, jakikolwiek sens, bo wiemy, że nie do końca. Wiemy, że i tak większość wyborców opozycji, Zagłosuje na tego Trzaskowskiego w drugiej turze. Tak pewnie będzie, dlatego że to będzie plebiscyt. I oczywiście. To w ogóle ma, polska polityka wiecie, od lat jest plebiscytem. Ale w, obron Pisu, w, obronie, w obronie tej tezy o plebiscycie, to faktycznie będzie plebiscyt już dochodząc do jakby e, rangi tych wyborów, bo będzie decyzja co do tego, czy rząd PiSu dalej będzie trwać czy już przestanie trwać, tak? Bo umówmy się, no, no Dudy, nie, to jest wiesz. koniec tego rządu. I oczywiście stawka jest wysoka, mm. tylko jakby retoryka po stronie Platformy no mnie boli, no bo to, to jest prymitywne znaczy to nie i nieskuteczne. Ja to, to nawet nie jest tak. właśnie retoryka, to jest zwykły, to jest przy, przy, nachalny szantaż. To jest szantaż emocjonalny, nie ma nic wspólnego jakby z postulatami programowymi. Ja dzisiaj też zadałem takie pytanie na dobrą sprawę e, tutaj o to, co Platforma w Sopocie na Pomorzu zrobiła dla społeczności LGBT, też Staraliśmy się, staraliśmy się jako Lewica prowadzić taką kartę praw osób LGBT, no to nie wyszło, platforma to zablokowała i o tym napisałem, napisałem się w mediach społecznościowych i od razu była fala komentarzy, że jestem PiS-Bolszewiem, oczywiście nawet czołowi politycy platformy tutaj lokalni zaczęli mi odpisywać, atakować mnie, że jestem jakimś zdrajcą Zjednoczonej op opozycji, wyzywać mnie, no gdy ja później jakieś tam staram się racjonalne argumenty przytoczyć, no to usłyszałem taką odpowiedź, że, że stop hejt. Że ja mam po prostu przestać hejtować. Tak, no bo jak zaczynasz pewne rzeczy tłumaczyć racjonalnie, używać tej właśnie retoryki politycznej, która fajnie by była jakby wróciła do debaty politycznej, no to zaczynasz hejtować. A kiedy wychodzi. <laughs> Przepraszam. A kiedy wychodzi do studia TVN-u pan profesor i mówi, że skoro Robert Biedron nie chce poprzeć Trzaskowskiego, to jest najpewniej psychicznie chory, no to, to jest język debaty. To jest język debaty politycznej, ale używanie argumentu jest hejtem. No nie, nie wiem, no, ja jestem tak zniesmaczona tą kampanią całą. No ale nie wiem, no, żyjemy w, widocznie w takich czasach, że taki język się bardziej przebija. To jest smutne i warto się zastanowić poważnie nad tym. Jakieś mądre głowy. Nie wiem, mamy dużo doktorów na lewicy. Politycznych, socjologów i innych. Co zrobić, żeby przekonać ludzi do tego, żeby chcieli słuchać rzeczywistej, realnej debaty politycznej o swoich problemach, a nie przekrzykiwać się na to, kto jest większym głupkiem i. Ale już tak przechodząc może do kandydatów, to faktycznie ciekawe są te proporcje w sondażach, bo zaczynając jakby od osoby, która jest na trzecim miejscu Szymona Hołowni, no jednak on jakoś tam się troszkę przebił, zwłaszcza, że on walczył o ten elektorat głównie Platformy. Pewnie będą jakieś badania i pewnie on zabrał w lewicy czuły. jakieś, jakieś poparcie, ale, ale on faktycznie. dużo osób, które wcześniej no właśnie, nie głosowały. się czyli polityką. coś da się zrobić, ale jak pokazują te sondaże, zobaczymy, jakie będą wyniki. Do pewnego stopnia, no, hołownia ma tak od, nie wiem, od 8 chyba do, do kilkunastu procent i sufit, prawda? Był silny tak długo, jak, jak platforma, platforma nie miała. Słaba. Jak platforma tak, była słaba. Tak, kiedy tak. platforma wystawiła kandydata, który jest, no. Bardzo nijaki, bardzo taki plastikowy i w ogóle nie ujawnia programu. Hołownia spadł od razu, ale jednak zachowują w tych sondażach jakiś stan poparcia, ale kończąc już, ten stan poparcia, który, który zawsze y, utrzymują tak zwani kandydaci, ja to nazywam w kurwu. Czyli A. to był cookies, to był kiedyś palikot, to jest zawsze około 10-15%. Tak no w ogóle ta kampania prezydencka jest, wydaje mi się, i to już od wielu lat w Polsce, te kampanie są groteskowe uważam, ponieważ jakby te argumenty, którymi się przerzucają kandydaci w kampanii, nie mają nic wspólnego z rolą z konstytucją. Z konstytuc z funkcją i, i jakby która jest y, mm, opisana przez konstytucję tak. dla, mm -hmm. dla prezydenta, ponieważ prezydent nie jest od tego, żeby na przykład decydować Budować o tym, jaki będzie stanie <laughs> piłeczka jest... do naszego własnego No Oczywiście no, 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 powiedzmy no, sobie trzeba o tym jasno, mówić, tak, no, tak, jakby ale prezydent jakby prezydent ma dosyć, dosyć ograniczone i dosyć jasno określone kom kom kompetencje, no a to, o czym my już od wielu lat rozmawiamy w Polsce przy okazji y, kampanii prezydenckich. No, tak jak wspomniałeś Jędrzej, no to jest taki plebiscyt. czy po prostu podoba wam się obecny rząd, czy chcecie zmiany. Ale Co ale oczywiście, to, Michał, ma jakieś to... uzasadnienie w tym sensie, że no, ludzie naprawdę mają dość tego rządu i część ludzi i, część ludzi i, i stawka jest wysoka i dosyć jasna, bo faktycznie no, to, to, to trzeba podkreślać, że przegrana dudy to będzie historyczny moment. Ja się ucieszę, no nie powiem, że się zmartwię tym, no chcę zobaczyć ich miny, kiedy stracą władzę. Po tych, po tych wszystkich latach, no jednak cynicznej polityki, no bo wiecie, to, to jest bardzo cyniczna partia, nawet ich osiągnięcia w sferze polityki społecznej, jakiejś tam, jakkolwiek jej nie oceniamy, są, oni odblokowali trochę tą dyskusję o polityce społecznej, to jest ich zasługa, ale, ale też chyba, nikt, dokładnie, chyba nikt nie wierzy w to, że to wynika z jakichś dobrych intencji, czy, czy nadziei na zbudowanie jakiegoś prawdziwego państwa opiekuńczego w Polsce, to jest raczej polityka, która wynika z ich różnych badań yy, i stworzenia pewnej koalicji wyborczej, tak? no, po z... to, żeby rządzić. Ale utrzymania, nie? ale utrzymania też tego właśnie cynicznego dyskursu podziału, bo tak, jak tutaj Michał wcześniej nawiązał, jak Platforma się ucieszyła z Menelowego Plus, to zobaczcie, to, to było totalnie na rękę PiSowi, że oni wprowadzają program socjalny, który był potrzebny, jest ważny i ja też bym za nim głosowała, gdybym miała taką możliwość, ale oni doskonale wiedzieli, że to z drugiej strony wywoła ogromne. Ogromne fale hejtu, i to o to też chodziło, żeby utrzymać ten podział. Żeby jedni się cieszyli mm. z tego programu, a drudzy go hejtowali, nazywali Menelowym, i jak gdyby, wiecie, no i tak, utrzymuje się ten podział ja, na, ten, na te dwa sorty, które sobie mm. wymyślił kiedyś Kaczyński. I a to jednocześnie nie ja tego to było, programu. Tak, myślę, ja z tobą zgodzę, że oczywiście to państwo opiekuńcze, które próbuje budować PiS, no nie jest do końca podyktowane jakimiś ich przekonaniami politycznymi. Jakby oni nie mają, wydaje mi się, spójnej wizji, jak Polska powinna wyglądać. No choćby... Ale z drugiej strony mhm. mamy Platformę Obywatelską, która tę wizję ma. I to jest taka wizja, no, z mojego punktu widzenia, bardzo radykalna i o tym się też mhm. ma, mało mówi. No ja, ja uważam, że jak z jednej, jeżeli mówimy o sprawach ekonomicznych, jeżeli z jednej strony mamy partię, która tych przekonań nie ma, ale ze względu na takich oportunistycznych buduje, czy stara się budować, może należy powiedzieć, to państwo opiekuńcze, a z drugiej strony mamy partię, która jak wiemy, no bo wiemy skąd ci ludzie pochodzą, z KLD, z Unii Wolności, z Unii Demokratycznej i oni po prostu głęboko wierzą, że państwo powinno być, tak jak mówisz, państwu minimum, powinny być sprywatyzowane, no i tutaj, z tego punktu widzenia, no, Platforma jest rady, bardziej radykalna, no i dla nas, jako osób lewicy, no oczywiście, no, totalnie nie do zaakceptowania. Ale z drugiej strony, przez te wszystkie lata swoich rządów, nie odważyli się zrealizować jednego ze swoich sztandarowych postulatów, czyli podatku liniowego, mhm. chociażby, tak? Pamiętamy słynne zapowiedzi 3 razy 15. Nie, nie wprowadzili tego, utrzymaliśmy no, nazwijmy go progresywny, chociaż wiemy doskonale, że on taki nie Regresy. jest, mm -hmm. y on się tylko tak formalnie nazywa, ale, ale, ale nie zdecydowali się na to, żeby ten postulat, który wtedy im przyniósł, bo pan, ja nawet znam osoby, które mówią mi dzisiaj, że one nigdy więcej już na platformę nie zagłosują, bo miało być 3 razy 15 i oni tego nie, mieli tyle czasu i tego nie zrealizowali. Czyli oni mają swoją wizję, do której w jakiś sposób prą, ale prą też pod. Nieumiejętnie. Nie, nawet nie tyle nieumiejętnie, co z jednej strony trochę się bojąc, no bo gdzieś oni, oni też potrafią liczyć, no nie oszukujmy się, oni doskonale wiedzą, że wprowadzenie takiego systemu liniowego zrujnowałoby to państwo, tak? ale z drugiej strony tam, gdzie są interesy do zrobienia, czyli tam, gdzie można poprywatyzować wszystko, łącznie ze szpitalami, oh, okay. z ochroną zdrowia, to tam jak najbardziej są radykalni, tak jak mówisz, ale to, nie, to nie, nie jest ten radykalizm, który służy wizji państwa, tylko to jest ten radykalizm, który ma służyć interesom konkretnym, tak konkretnych tak osób, po prostu. Mhm. Dobrze to zaznaczyłaś, bo jeżeli chodzi o platformę, oczywiście to jest absolutnie oportunistyczna partia również, partia yy, siedzenia, siedzenia cicho i niewychylania się, i faktycznie oni zrezygnowali z tych rewolucyjnych postulatów, które byłyby jasne i proste do opisania, jak na przykład podatek liniowy, który wpłynęłyby oczywiście na budżet bardzo negatywnie, ale tak jak mówisz, gdzieś tam po cichu ta idea outsourcingu usług publicznych, ta idea prywatyzacji, ona jest, tylko ona jest mniej malownicza, dlatego nie, nie pobudza wyobraźni, ale, chcę, ale dążę do jednego argumentu, że obie te partie w zasadzie są bardzo neoliberalne, w tym sensie, że Platforma nie robi nic, tam, gdzie się da, to sobie outsourcinguje, prywatyzuje i tak dalej, kiedy rządzi. Czasem rzuci jakiś program, wiecie, bardziej popularny. Natomiast PiS e, oczywiście stworzył jakiś program socjalny, jeden drugi, ciekawy, ale również nie robi nic, żeby reformować e, sektor publiczny. Wczoraj się ukazały, jak gdzieś widziałam, mignęły mi takie, takie grafy na temat tego, co jaki efekt wywołało wprowadzenie 500, o którym mówimy. I rzeczywiście w pierwszych dwóch latach po wprowadzeniu tego programu, to dochody i wydatki tej grupy osób mm, wcześniej najgorzej sytuowanej mhm. radykalnie wzrosły. Ale już dzisiaj jesteśmy na takim etapie, kiedy znowu to ci najlepiej zarabiający, zdecydowanie ich dochody rosną, mhm. ich wydatki rosną, a ci, którym to 500, przez pierwszy rok, dwa lata pomogło. To dzisiaj znowu są pod kreską, i dzisiaj znowu to są osoby, które, których przyrost dochodów jest coraz niższy, a wręcz można mówić o spadku ich dochodów, bo no dużą część tego 500 plus zjadły jednak inflacja mhm. i VAT, ale jakby. Nic się z tym nie robi dalej. Znaczy, nadal ten program jest sztandarowym programem, ale tak jak mówiłam wcześniej, jest sztandarowym programem po to, żeby utrzymywać ten dyskurs podziału. I niczemu innemu oni już dzisiaj, moim zdaniem, nie ma służyć, bo oni też znają te statystyki i obliczenia, oni też wiedzą, że tym ludziom, którym to pomogło, już też zaczyna brakować. Tak, ale... i, i tutaj dochodzimy do, trochę chyba do lewicy, która proponuje pewnego rodzaju alternatywę, alternatywne państwo dobrobytu oparte na usługach publicznych. Tylko że. Postulaty typu zwiększymy finansowanie służby zdrowia, stworzymy jakieś domy opieki, prawda, przedszkola i tak dalej. No, niestety, wydaje mi się, że w obecnych czasach w Polsce no jest to dosyć mało sexy, użyję tego słowa, bo nie pobudza jakby wyobraźni. I wiecie, może za kilka lat ludzie się zorientują, że to jest droga, tak? Że bez państwa dobrobytu opartego na. Silnym sektorze publicznym, na usługach, na dobrze opłacanych urzędnikach, urzędniczkach, na dobrej służbie zdrowia, no nie pociągniemy daleko. Ale na razie to chyba nie pobudza wyobraźni i stąd no też pewien kryzys lewicy, nie tylko w Polsce, ale na świecie. Ludzie po no prostu, prostu tak. nie wierzą, że hmm. państwo jest w stanie rozwiązać ich problemy wiemy... na poziomie urzędniczym. Wiecie, to jest problem. Lepiej dostać pieniądze, bo to tak. jest konkret do ręki, niż korzystać z usług, które przecież i tak będą źle działać i przecież wiemy, jak to jest, prawda? Są biurokracje. No, no, to, 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 to trzeba czarować. Problem jest taki, no, że też po y, zmianie systemu po 89 roku no, zostało jakby zaszczepiony w Polakach tak została zaszczepiona taka nieufność w ogóle do państwa, do usług i to jeszcze będzie musiało minąć dużo dużo czasu zanim Polacy faktycznie zaczną na nowo wierzyć w państwo. No ono musi zacząć działać dobrze. No ono nie działa. A ono nie działa. Nie działa i nie to działa wiemy. od 30 lat i to co mówisz Andrzej, no Lepiej jest dostać konkret do ręki, niż liczyć na to, że ktoś w końcu otworzy publiczne przedszkole za, nie wiem, za, za 5 zł. I tak? to jest problem lewicy wszędzie. Na przykład tak. spójrzcie na Wielką Brytanię, gdzie Jeremy Ale... Corbyn prowadził mm -hmm. bardzo taką kampanię, wiecie, ekspansywną, Partia Pracy, jeżeli chodzi o rozwój usług publicznych itd. Ludzie w to nie no, uwierzyli. Wiesz, Nawet ich baza w to nie parę, uwierzyła. Został 30, parę procent. No w Polsce, wydaje mi się, mamy sytuację no taką ewenementalną, gdzie faktycznie y, głównymi postaciami lewicy, które tak naprawdę docierają do naszych wyborców i wyborczeń, są postacie światopoglądowe. Jeżeli dzisiaj byśmy wyszli na ulicę tutaj w Sopocie, w Gdańsku i zapytali ludzi, dlaczego chcą głosować na lewicę, no to wiadomo, co usłyszymy, no bo Kościół... Mhm bo kobiety, bo mhm. LGBT. Oczywiście to są bardzo ważne sprawy. Jasne i dobrze, I że Bardzo dobrze, tak że ludzie z tego powodu głosują na, na lewicę. Ja jestem ale... dumna z tego, że to jest nasz lewicowe. Ale, ale wiem, że to za mało. Ale to, to za mało. Że jakby te postulaty na dobrą sprawę, te, te fundamenty, na których opiera się lewica, no dzisiaj w dyskursie publicznym, politycznym, jakby odgrywają trzecią żadną rolę. ludzie tego nie, w ogóle nie. I ta zmienią. kampania troszkę to pokazuje. No, I ta niestety. kampania to pokazuje. Kampania, która, zobaczcie, odbywa się w bardzo specyficznym momencie. W momencie kryzysu wywołanego pandemią COVID-19. W momencie kryzysu gospodarczego, który ta pandemia wywołuje. W momencie, w którym ludzie tracą pracę, obniżają im się dochody i te rzeczy w ogóle nie są osią kampanii. Osią kampanii jest, tak jak wspomniałeś, światopogląd i wizyta dudy w USA. A nie. Rzeczy takie, jakie macie pomysł na to, co chcecie zrobić dla tych ludzi, którzy właśnie yy, tracą pracę, tak? No I ja to, co powiem, lewica dało. ostatnio zrobiła, co udało się wywalczyć, hmm. chociażby dla tych osób na, pracujących wcześniej na śmieciówkach, które mogą teraz w końcu same wystąpić o pomoc do państwa, kiedy są zwalniane, bo wcześniej to ten zleceniodawca musiał to zrobić za nich. I najczęściej tego nie robił, bo dobrze wiedział, że łamał, łamał prawo, zatrudniając osoby na umowy cywilnoprawne, więc nie występował o to świadczenie. Teraz te osoby będą mogły o to wystąpić same. Przeforsowała to lewica, wprowadził to pa parlament, ale to w ogóle umknęło w tej kampanii. A to jest nie, tak o... ważna rzecz. To są miliony Kupanie. ludzi, które były pozbawione dochodu i teraz mogą się zwrócić o tą pomoc. Nikt się tym nie interesuje. W sensie to nie jest osią kampanii w momencie, w którym to są najważniejsze problemy w tej chwili. Nie jest Janka też pamię, pamiętasz, no mieliśmy takie nadzieje, Tutaj spotykaliśmy się, czy robiliśmy zdalne podcasty w tym piku w piku tego lockdownu. I no snuliśmy takie historie, takie nadzieje, że faktycznie ten COVID-19 sprawi, że ludzie zwrócą się w stronę państwa, że zobaczą, że te po prostu prywatne przedsiębiorstwa, te firmy, których zatrudniają na śmieciówkach, zostawiają ich po prostu sami sobie i mogą tylko na państwie polegać. No i to było, wydaje mi się, takie okienko dla lewicy, które mogło być wykorzystane do tego, żeby budować jakąś taką narrację. No to się niestety nie, wy nie wydarzyło, tak? No... Ale Miesz też troszkę winy jest po stronie samej lewicy niestety, dlatego że to, o czym mówimy, czyli przestawienie tej osi na sprawy jednak bardziej społeczne, ekonomiczne, jakby to, co zawsze było siłą lewicy, czyli zmiana systemu na bardziej sprawiedliwy, no to, to nie jest kwestia, wiecie, dwóch, trzech konferencji prasowej czy nawet udanej poprawki. To jest kwestia wieloletniej pracy u podstaw, budowania organizacji, budowania wielu organizacji stowarzyszonych, yy, jakby no, tworzenia różnych postaci medialnych, które będą promować te postulaty, i jednak no, konsekwentne drążenie tych postulatów. I to jest praca na lata. Praca, której no, za bardzo w dzisiejszym kontekście politycznym nikt nie chce podejmować, bo wydaje nam się, że można wyjść, coś sprzedać i, i to pójdzie. Natomiast wracając jeszcze do tej światopoglądówki, która oczywiście jest ważna, i, i, jakby to, i to są rzeczy oczywiste, tak. To jest dosyć słaby fundament. I to pokazuje ta kampania. Wystarczy, że wejdzie kandydat Platformy Obywatelskiej, który się prezentuje jako progresywny, któremu stworzono taką, wiecie, otoczkę, że on jest niemalże lewicowy. On jest lewicowy, bo on, wiecie, bo on nie biega i nie krzyczy na gejów, to znaczy już, że jest bardzo postępowym tak. człowiekiem, bo wystarczy, że nie krzyczy. I to trochę elektorat kupuje, no bo po drugiej stronie są ludzie, którzy krzyczą. Ten nie krzyczy. Tamci się nie liczą. No to głosujemy na kompromis. I to jest problem. To jest słaby fundament, bo może przyjść jakiś Liberalny polityk, trochę bardziej progresywny, on nam zabiera to wszystko. Więc absolutnie, jeżeli lewica ma mieć przyszłość w tym kraju, to musi odbudować bazę ekonomiczną, społeczną. Jest, ten, słuchajcie, ten program. Jest Pierwiosnek Nadziei. Nie wiem, czy widzieliście ostatnio. Fakt. Cała wielka strona. Z Adrian Sandberg, no. Określony zresztą w tym tekście jako. Walczący o prawa pracowni pracownicze, walczące o, po o polskich pracowników, to tak tam chyba było napisane. Coś się wydarzyło w tym koncernie medialnym, i fakt, rzeczywiście trochę, trochę bardziej w tym momencie zwrócił się w stronę właśnie. Pracowników i tego właśnie, co się dzieje w związku z kryzysem, no pokazał Adriana Zandberga jako tego, który rzeczywiście walczy, no bo rzeczywiście trzeba mu oddać, że rzeczywiście walczy. No ja śledzę, śledzimy wszyscy na bieżąco to, to, się, to, to, co Lewica robi w Sejmie, no i my jesteśmy jedynym ugrupowaniem, znaczy nasz klub jest jedyny, który rzeczywiście konsekwentnie o prawa pracowników i pracownic się upomina i o to, żeby byli uwzględniani y, oni, pracownicy i pracownicy, żeby dostawali pomoc w tych trudnych czasach. Um, no więc może tędy, kurczę, droga. Może, Tylko tędy może droga. Warto, słuchajcie. Jedyna gazeta, która nadal w Absolutnie. papierze sprzedaje się w nakładzie ponad miliona egzemplarzy. No to, jest... to jest super. Trzeba ja z tym oczywiście przekazem trafiać jak najszerzej. No Problemem w Polsce jest to, że po 1989 roku powstała taka bardzo szkodliwa i bardzo kłamliwa narracja, pod, no, neoliberalna, i też poparta tak e, zwaną ekonomią neoliberalną, no że albo rozwój, albo rozdawnictwo, tak? Czyli i, i ta idea tak gonienia zachodu, tak, no że powiedzmy, minęło to 10 lat od transformacji, no, że dopiero minęło 10 lat, nie możemy jeszcze dostawać, musimy jeszcze e, mnożyć ten, ten kapitał, minęło 20 lat, no to nie, jeszcze nie jest ten czas. 30 lat, no to nie absolutnie nie I nie potem nie jest... przychodzi Oddych Pis i się... rozbija to troszkę. to jest. I to, to to, zaczyna to, rozdawać, to, na, i, że, i, i, że są pieniądze. I, i problem Madałem. że dzisiaj y, jedynymi tak zwanymi ekspertami, ekonomistami, którzy przybijają się z tą tak zwaną ekonomią, co w rzeczywistości jest ekonomią neoliberalną, no są po prostu ludzie gdzieś tam związani z Platformą, z dawną Unią Wolności, z Unią, Unią Demokratyczną, którzy prezentują taki bardzo zakłamany i bardzo też radykalny pogląd na, na ekonomię. No, my jako lewica uważamy, że takim niezbędnym Zbywalnym elementem rozwoju państwa są właściwie działające usługi publiczne. Jeżeli państwo chce się rozwijać, jeżeli ludzie mają żyć w dobrobycie, mają się dobrze czuć, to musi wokół tego być państwo, które im ten rozwój zapewni. W Polsce cały czas panuje przekonanie, że nas nie stać na to, żeby mieć us usługi tak, publiczne. A usługi my zamiast... jako lewica powinniśmy mówić, że nas nie stać na to, żeby tych usług nie mieć. Jako państwo, które chce się rozwijać, które ma ambicje, które chce tworzyć dobrobyt dla swoich obywateli i obywatelek, nas nie stać na to, żebyśmy tych dobrych usług nie mieli, ponieważ uważamy, i wierzymy w taką wersję ekonomii i wierzymy, że to jest jedyna właściwa, że tylko poprzez sprawne państwo jesteśmy w stanie stworzyć pewne środowisko, pewne, um, pewne otoczenie. W, pewne ramy, wokół którego ludzie mogą e, rozwijać się, wokół którego mogą e, zwiększać jakby no, swój kapitał, mogą e, no. lepiej się edukować. Mnie, Michał, przekonałeś na pewno. Posuję. Jakbyśmy tak mówili, to, Ale ja tak, to byłoby w punkt. ja tak mówiłam <laughs> <laughs> bardzo często Polecamy w, punkt w kampanii, wreszcie. chociażby do Europarlamentu, gdzie główną osią narracji e, właśnie razem były sprawne usługi publiczne, również na poziomie europejskim. Zobaczcie, jak ucichło była też sprawa ta, która była głośna jeszcze zanim ta kampania wyborcza w Polsce tak wybuchła yy, europejskiego świadczenia yy, gwarantowanego, mm. tak, na czasy, przynajmniej na czasy tego kryzysu gospodarczego. Wszystko, wszystko ucichło, wszystko zniknęło. Znaczy gdzieś tam pewnie w Parlamencie Europejskim ta dyskusja się nadal toczy, ale to, co się dzieje w Parlamencie Europejskim w tej chwili się w ogóle w Polsce nie przebija. Też się nie przebija, jak i wiele innych tematów. No, jest to przykre, ale jakby Zmierzając, kto będzie w drugiej turze? O, To chyba już jest jasne o, dosyć. No chyba niestety sprawy wyglądają no, dosyć dobrze dla Czaskowskiego. Czask. Będzie dla Czaskowski, Czask. no to jest chyba dosyć jasne już. Pytanie jest bardziej o to, jak reszta stawki. Mnie interesuje bardzo wynik Hołowni. Co zrobił w ogóle w wyborce nie? Też w drugiej turze co zrobił z no on wysyła takie sprzeczne sygnały, najpierw popadł już Trzaskowskiego, potem się no, z tego wycofał. No zmuszony do tego. Tak, tak, znaczy no, zmuszony. Nikogo nie można do niczego zmusić, no. tak? Natomiast. No, zanim uległ trochę tej nagąnce, że, że trzeba tam się zdeklarować. Jego wynik jest dla mnie zagadką, Bosaka wynik jest też dla mnie zagadką. Nie rozmawialiśmy jeszcze o skrajnej prawicy, ona wydaje się rozmawiamy. być na fali. No, platform. No, ale jednak niestety oni rosną w siłę, więc tutaj oczywiście życzę Bosakowi, żeby miał jak najniższy wynik ale obawiam się, że może być trochę niedoszacowany i zaskoczy. No właśnie, no i chyba największym przegranym tej kampanii będzie, nie powiem tego, o czym myślisz, Władysław Kosiniak-Kamysz. Kośniak-Kamil. Ja Kośniak Świetne memy z nim Mieliśmy Świetne. tutaj rozmowy na spotkaniach Lewicy, gdzie zastanawialiśmy się, no jak to będzie, kiedy Kośniak-Kamil zostanie prezydentem. Tak, był taki, moment, był taki mieliśmy, moment. że on miał szansę u, być w drugiej to turze. będziemy mieli psl jako prezydenta. Nieźle. I, i, pa, I pamiętam, że był, to był jakiś tydzień, dwa, mm -hmm. gdzie to był bardzo realistyczny No ale on stylisty, był wręcz... Ja dzwoniłem był hołubiony. Mówię, Słuchajcie, będziemy w Pałacu Prezydenckim. No, ale on szybko, był przez, szybko. dopóki się nie nastąpiła ta zmiana w platformie, no to on był nawet przez dużą część Platformy Obywatelskiej, kiedy już notowania Kidawy Błońskiej były na poziomie 2%, no to wtedy całe to liberalne spektrum komentatorsko, jakieś tam przychylne platformie, właśnie widziało w tym Kośniaku Kamyszu jedynego możliwego wybawiciela odpisu. Ale jak tylko pojawił się Trzaskowski, to zapomniano kompletnie o Władysławie. No, Władysław teraz ma nawet chyba go szanowania, chyba najsłabsze w tej stawce, takich liczących się. No, kandydatów. w ostatnim sondażu tak, ma 2%, więc jest, jest absolutny zjazd. W sumie mi go po ludzku szkoda, bo na tle tych innych kandydatów, no. Ja bardzo fajną kampanię. No, no nie jest najgorszy, też, tak. Nie miałbym jakiegoś wielkiego problemu, żeby na niego Bardzo zagłosować. To jest wszystko, Nie, No oczywiście, że się z nim nie zgadzam w niczym pra praktycznie, ale jako, jako, jako człowiek no mogę za niego żywić jakiś tam. No... A wiesz, że on chciał powołać Dziambora z Konfederacji na ministra jakiegoś tam finansów czy gospodarki? czy Zawsze ten robi PSL, to są turyści. PSL, tak samo. Wejdzie w koalicję. I z Razem, i z Konfederacją. Oni nie, oni nie patrzą na to w taki sposób. Ale było też porozumienia e... lewica, PSL, nie wiem czy. To jest no to tak historyczny oni... sojusznik, to przepraszam oni... bardzo. Ale nie że... teraz w tej kampanii przecież jeszcze A, zanim. Tak, tak, tak. Na... oni nie patrzył na politykę z punktu widzenia jakiejś ideologii czy przekonań. To jest w ogóle świat o nas, w tym sensie trójdzielni, gdzie my tutaj, prawda, tymi ideologiami się przyjmujemy, co nas nakręca. No oni są jakby zupełnie in, no, innym spektrum. Przepraszam, Michał, ale ja, to ja to mam historyczną sympatię teraz. do. Do PSL-u jednak, na pewno większą niż do Platformy Obywatelskiej. Nie, no PSL jaki jest, taki jest, ale no, no wiecie. no, no To, miał to nawet jest PSL takie hasło no. na początku swojej kampanii, że. Yy, yy, że PSL, wszystko się kończy kiedyś, a PSL trwa. trwa. Już I to jest bardzo <laughs> tak, 100, 100 lat, a będzie. nawet więcej, po prostu wszystko, mija, PRL minął, rządy platformy minęły, zaraz miną rządy PiSu, PSL trwa. No, Jest to w jakiś sposób prawdziwe, historycznie na pewno. No, jest to prawdziwa partia, jest to partia masowa taka partia no, z prawdziwego zdarzenia, demokratyczna, gdzie tam ludzie są faktycznie w, w życie tej partii zaangażowani Dbają są, o swoich panu, członków. O więcej członków tak. w ogóle niż y, druga największa partia, którą jest PiS, już nie porównując tam z pozostałymi partiami. Także to jest olbrzymia też machina, w którą są zaangażowane no dziesiątki, setki, tak. tysięcy ludzi. Ja ostatnio się przejechałam po Polsce tam z 200 kilometrów taką, nie autostradą, tylko takimi drogami niższych klas i to, czyje banery wisiały na płotach, to były banery Dudy, Bosaka i Kosieniaka kamysza okay. No Wszystkich ale nie pomogło mu to chyba. W, w, w wioskach, w, w małych miasteczkach, które mijałam po drodze, to były te trzy, te trzy osoby, więc tak, no, jest to PSL, no ma nadal na wsi duże poparcie, ale ale też, no wieś już dzisiaj też no kalkuluje, słuchajcie, co by nie mówić. To są jednak obszary, poważne obszary i terytorialne, i społeczne, no trochę też pozostawione. Wykluczone bardzo. Wykluczone bardzo nadal, wracamy do Wracamy do tematu polaryzacji, jakby. Polaryzacja zarządza wszystkim cel, fatalnie jednak miały fatalny impakt na wsie, na małe miasteczka. Przecież to wykluczenie komunikacyjne, o którym dzisiaj mówimy, między innymi na Pomorzu mam po morzu mamy, słuchajcie, 60 miejscowości, do, w których y, musisz, przy, musisz iść ponad 90 minut, żeby dostać się najbliższego przystanku. Zapamiętam to na 1600 miejscowości w naszym województwie, wsi miejscowości. Do 400 nie dojeżdża żaden transport publiczny. No to są jednak skutki lat rządów PO i PSL i ci ludzie w tych małych miejscowościach, wsiach, PSL-owi tego po prostu nie zapomnęli i nie zapomną niestety. Oni doprowadzili do, no, bardzo kiepskiej, kiepskiej sytuacji na polskiej prowincji. To no. co? A na kogo głosujecie w drugiej turze? A w ogóle na kogo głosujecie? Mówi Biedronia, że na, na, to jest Ja, ja, w, ja w pierwszej turze głosuję na, na lewicowego Biedronia. kandydata. I w drugiej turze głosuję na Biedroń oczywiście, bo, ja bo też. uważam, że Biedroń będzie w drugiej turze Tylko i tak głosuję. Tylko Okej. Okay. dzisiaj układaliśmy tutaj. To co, robimy jakąś, ale tak całkowicie już na serio, robimy jakąś prognozę? Bo wiecie, to jest zawsze taka no... fajna zabawa, żeby... Stawiamy, no, to to lotek. No, 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 zobaczymy, kto się najmniej pomyli, ten dostaje, nie wiem, o, o, o tyle no jest dopiero Ciastko. dzisiaj czwartek, do niedzieli się może jeszcze dużo wydarzyć. Duda wraca, nie wiadomo co się Wraca? Wydarzy. Wciąż wraca? A jeszcze nie wrócił? Ja nie wiem. Nie wiem, też. Nie no wiem, wrócił. może gdzieś tam się zgubił. Okej, okay, no ale jeszcze ma jeden dzień, proszę, jutro, ewentualnie do tego Nie mówię w Stanach, Stanach. W ogóle nie wiem, czy, czy wiecie, ale jakiego nie było w Polsce, to wszyscy ruszyli robić mu kampanię wszędzie, nawet na Jasnej górze. Przepraszam bardzo, nie rozmawialiśmy o faworycie tych wyborów. Tak Andrzeju? naprawdę. Omówiliśmy wszystkich, ale nie omówiliśmy. Nie, nie omówiliśmy Andrzeja Roberta, też Dudy. naszego no, ulubionego. Dobrze, to chyba musimy omówić jeszcze prezydenta, jaśnie nam panującego, wciąż i Roberta Bierdonia. Mi jest przykro, że Robert Bierdoń ma tak niskie notowania, bo uważam, że to jest bardzo, bardzo niesprawiedliwe, ale no to wynika z tego wszystkiego, o czym wcześniej mówiliśmy, no, że te postulaty, z którymi lewica szła do wyborów parlamentarnych, które teraz Robert powtarza w kampanii, słuszne postulaty. Ja w ogóle chciałam dokonać pewnego coming outu, ponieważ ja nie byłam zwolenniczką od początku tej kandydatury i wiele osób o tym doskonale wie, ale jakby mnie przekonało to, że on bardzo lewicowym językiem mówił w tej kampanii i mówi nadal. Oczywiście można łapać każdego za słówka i za słowa i wytykać i ja nawet miałam okazję, to wytknęłam elektrownię jądrową chociażby. Anka miała Ale... rewelacyjne przemówienie, słuchajcie, na konferencji prasowej Roberta. Wczoraj? Wczoraj to było, Wczoraj. Tak, w tak, gdzie oficjalnie poparła tutaj w imieniu Pomorskiego Razem kandydata Roberta. Znaczy, ja uważam, że no, mamy kandydata lewicowego, który powiedział w tej kampanii dużo ważnych dla Lewicy rzeczy. I mam takie przeczucie dzisiaj, po, też widząc w jaki sposób ten klub Lewicy i to nasze trójporozumienie, że tak powiem, ewoluuje od października, że to nie są czcze słowa, te, które on mówi i jakby bardzo liczę na to, że gdyby został prezydentem, to naprawdę dużo grup społecznych mogłoby na niego liczyć. Na pewno kobiety, na pewno osoby LGBT, na pewno inne, inne grupy wykluczone. Tak. I tak jak mówię, można się czepiać słówek, ale uważam, że jako Lewica no, powinniśmy dać Robertowi szansę i go poprzeć w tych wyborach. To jest nasz kandydat. Umówiliśmy się na to pewna zgoda nastąpiła. No i jednak słyszę takie głosy bardzo często, że ktoś w pierwszej turze nie będzie głosował w lewicowych nawet kręgach, ale w drugiej pójdzie i zagłosuje, żeby nie wygrał Duda. No to bardzo apeluję, że jeżeli ktoś mimo wszystko w drugiej turze jednak chce poprzeć kandydata neoliberalnego, to żeby odważył się też w pierwszej poprzeć no mimo wszystko lewicowego kandydata. Pomimo, tak różnych, mm -hmm. pomimo różnych jego wad i różnych uprzedzeń, które jak gdyby mamy w tych w tych naszych lewicowych gremiach do do Biedronia, to myślę, że Warto to zrobić dla siebie i dla swoich przekonań. To jest też jakby pokłosie tego, że lewica jest taka bardzo inteligencka, wszystko rozkłada na czynniki pierwsze. Tutaj w tym sensie no, bardzo różnimy się też jako ta lewica przez małe l od no, pozostałych części sporu poli politycznego. No i dlatego też no, nieraz wydaje na zewnątrz też, tak się może wielu są wydaje, że jesteśmy bardziej podzieleni. No tutaj wydaje mi się, mam taką nadzieję i też wszystkie tego namawiam, żeby, żebyśmy w tą niedzielę poszli i zagłosowali na na Roberta. Uważam, że to jest najlepszy kandydat, jakiego lewica mogła wystawić, i cieszę się niesamowicie, że mam w końcu kandydata, który reprezentuje moje wartości, mój, mój światopogląd. I ode mnie jego głos. No, ja się tutaj z Anka z Tobą zgodzę, bo również widziałem kogoś innego w tym miejscu. Powiem wprost, uważam, uważałem, że Adrian Sandberg byłby. Lepszym kandydatem, ale z chwilą, kiedy zapadła decyzja, nie ma dyskusji, i to też jest mój apel do, do, do naszych młodych słuchaczy, słuchaczek, do ludzi, którzy dużo dyskutują na różnych grupach. No wiecie, polityka to też jest pewna dyscyplina. Mamy kandydata, reprezentuje nasze wartości, mówi o naszych sprawach i naprawdę trzeba iść i na niego oddać głos, bo. Od jego wyniku będzie również zależała pozycja dalsza lewicy w tym kraju. No Niewątpliwie. I to, czy przyszły prezydent y, Polski będzie traktował te postulaty poważnie, czy będzie traktował te czy będzie postulaty, Konfederacji, traktował postulaty. Czy będzie traktował bardziej poważnie postulaty skrajnej prawicy, a, a postulaty lewicowe. Y, Oceniał na kilka procent tak? ja się tylko i lekceważył. Rzeczą, którą powiedziałeś, nie zgodzę, mhm. że nie ma dyskusji. Uważam, że dyskusja jest i miejsce na dyskusję no jest jasne, zawsze. Tylko... Ale zgadzam się, jesteśmy tutaj... w jakimś momencie granicznym. Mnie trochę przeraża najbardziej chyba w, tym, w tych wszystkich um, przewidywaniach co do wyniku to, że no, kandydat Konfederacji może mieć lepszy wynik od kandydata lewicy i mnie, mnie, to przeraża o tyle, że, no tak jak mówicie, no, nagle może się okazać, że przyszły prezydent będzie traktował jego postulaty poważniej niż nasze. Wiemy doskonale, że nasze są, nasze są lepsze, bo są nasze. <laughs> Ale no, nie, no, też uważam, że warto się policzyć i warto, chociaż, Jestem daleka od mówienia tego, że wynik wyborów prezydenckich jest liczeniem elektoratu ugrupowanego nie, nie do końca jest. tak jest i to się rzadko jest. przekłada, To są personalne tak, bo to wybory. To są plebiscyty, tak naprawdę, te wybory prezydenckie, Już już mówiliśmy o tym. No, zachęcam. Ja mówiłem o tym braku dyskusji, bo po prostu wychodzą jakieś moje poglądy odnośnie centralizmu demokratycznego. Jak już jest podjęta decyzja, trzeba się jej trzymać. Ale naprawdę, wiecie, to jest też problem trochę lewicy, że ona jest często dosyć rozmemłana wewnętrznie. Dyskusje, debaty i tak dalej. Inni nie dyskutują często, inni jak już zakończą dyskusję, to działają, po prostu trzymają się swojego kandydata, kandydatki, oprócz Platformy, która wymienia swoich kandydatów, jakim nie idzie. I, i po, po prostu trzymajmy te, się tego, no, bo się, się po... nie wygrywa w polityce. Ale też jak platforma kogoś postawi, to, 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 to za tym trzymają wizję. Tak, i ja bronią jak... tą osobę. Ja I... jestem jak najbardziej za dyskusją. Uważam, że trzeba być też e, krytyczny. Ale do pewnego momentu. Miejscu. Właśnie to chciałem powiedzieć, do, do pewnego momentu. W momencie, jak już jest ta decyzja podjęta, to wtedy musimy po prostu... Znaczy nie musimy, no ale powinniśmy stać jako jedna zjednoczona siła polityczna. Ale jeszcze chciałem, bo ty wspomniałeś o Dudzie, że o Dudzie. Tak, mówiliśmy. tak, no nie mówiliśmy nic o ja wam, Co można mówić o Dudzie? Mówiliśmy, bardzo du... mówiliśmy o tym, że był w USA. Byłem bardzo skoczony tą nagonką na LGBT. Aha, Uważam, że to był, to był jego wielki błąd. Mhm. Nie wiem, czym zostało poddyktowane. Chyba gadaliśmy o tym parę dni temu tak. i, i Jędrzej, że to chyba była taka decyzja po prostu on the spot trochę, że on tak zaczął tego żalka bronić, no bo to jest polityk Pisu, więc. To się wymknęło więc, im więc, z rąk więc, chyba. Więc, mhm. Ale oni to oficjalnie prawie przyjęli. Tak. I to tak. później była taka soda trochę kuli śniegowej, no, jak już podziało się Adrze, opowiedz B, Ja C I tak dalej. No i to. Różni nadgoliwcy wyskoczyli ze swoich dziur to tak to no, totalnie idiotyczne, że oni zaczęli po prostu zaszczuwać, hejtować osoby, oso, oso, osoby LGBT w momencie, kiedy oni poparcia potrzebują naprawdę szerokiego. No więc uważam, że to może się okazać, no, takim elementem, który może odegrać kluczową rolę w tej kampanii. Może A ja powiem okazać, więcej, ja nawet. Że przez to zaszczucie LGBT duda przegra Tak, bo to było po prostu, to go postawiło w nieprzyzwoitym świetle. Wiecie, abstrahując od wszelkiej ideologii, czy tam popieramy, Równość prawa i tak dalej, bo wiecie, prawica ma swój pogląd na ten temat. Okej, okay. tylko. Ich retoryka była absolutnie obrzydliwa nie podoba, i nie, nie, spodobała nie spodobała się tak, nawet konserwatystom, nie tak. spodobała się nawet ich bazie, bo nikt nie lubi takiego szczucia tak naprawdę. Normalnie ludzie nie lubią szczucia takiego agresywnego, wiecie, ale takiego wychodzącego poza politykę. nie zmienił temat, dlatego szybciutko się pojawiła Ameryka, dlatego szybciutko się pojawił Trump, a ja powiem więcej, że ja nawet przewiduję, że przed drugą turą, jeśli wejdzie do niej Trzaskowski, Platforma sama uruchomi ten temat. Jest teraz dla nich wykonany, Sama uruchomi ten temat, ale... bo było widać wyraźnie w sondażach i w tym, z jakim odbiorem społecznym spotkało się ten hejt, który się wylał z, z PiSu, że y, pomimo tego, że Platforma nie zabrała głosu w tej sprawie, Trzaskowski nie powiedział nic w obronie osób LGBT. Jemu skoczyło, a Dudzie spadło. I jestem święcie przekonana o tym, że oni będą chcieli do tego tematu wrócić. Co też będzie ryzykowne dla co nich. Co będzie chyba. po pierwsze ryzykowne, a po drugie uważam, że będzie mega nieuczciwe i mega cyniczne, bo znowu całą Rzeszę, kilka milionów osób w tym kraju postawi w, 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 wiecie, w takim w takiej figurze narzędzia. straszaka i narzędzia. narzędzia. Ja. I uważam, to jest skandal. Bo ja jest tak. uważam, że Trzaskowskiemu zajebistą robotę zrobiła prawicowa prasa i prawicowe media, które zaczęły po prostu przedstawiać go jako obrońcę LGBT. No tak, no bo pojechali. Jako po prostu pojechali. Członka Antify. Antify tak, była taka okładka. Mega radykalnie postępowe poglądy, a wszyscy wiemy, że on taki nie jest. Wszyscy wiemy, że Trzaskowski te rzeczy wprowadzał w Warszawie, bo go przymusili do tego, bo tam jest bardzo duży elektorat lewicowy, bardzo duży elektorat postępowy. Postępowy. On sobie oczywiście wykalkulował, okazało, zrobili sobie badania jak to platforma. <laughs> I badaniem że no to słuchajcie, teraz musimy być za gejami lesbikami. No dobra, no to. Pro, no, no Ale nie, to mocno, ten... nie, nie za mocno, mocno nie żadnego, tak. tańczenia, żadnego, tak, tańczenia. Nie. żadnego tańczenia. Żadnego tańczenia. <laughs> Żadnych tańców. Więc, więc tutaj prawi, prawi, prawi co Ale wracając do, do dudych, kampania dosyć słaba. Yy, żadnego przekazu spójnego tak naprawdę w tym nie było. Zamiast postawić na sukcesy rządu, czy je postrzegamy jako prawdziwe sukcesy, czy w obojętnie. Odjechali. Tak? Ta, odjechali to to odjechali ja w ideologię, w jakieś misową, retorykę, dziwne ta. tematy. Tylko się temu twardemu ele elektoratowi Ja nie podoba. wiem na jakiej bazie, bo znaczy jakby ja, wiadomo, ja... że większość społeczeństwa nie ma takich poglądów, tylko ich baza, więc ja o co to chodziło? Zrobiłam sobie straszną krzywdę i obejrzałam kilka jego wieców wyborczych o. w różnych miejscowościach. I to <laughs> było bardzo mi. ciekawe doznanie, ponieważ na tych wiecach nie padało nic konkretnego. Znaczy to on, a, a z drugiej strony widać było że on strasznie zabiega o to, żeby go ten zgromadzony tłum kochał i na jego mm. cześć wiwatował i widać było, że on jest w jakiś sposób zdenerwowany mm. i taki, że on tak strasznie chce, żeby to się udało. Niech I już to się to, skończy. By, widać było na twarzy, na mowie, na, na jego, mowie jego ciała, że że on po prostu jest gotów zrobić wszystko, Wiecie, z, jest żeby, jest prostu, żeby go ludzie To jest syndrom komorowskiego. To jest syndrom komorowskiego. Wiecie, dajcie mi już tą prezydenturę, no już chcę być tym prezydentem, już dajcie spokój z tą kampanią. Tak? Ja nawet dzisiaj przeczytałam gdzieś tam tak, w formie takiego żartobliwego komentarza, ale kto wie, kto wie. Bo Duda stał się teraz człowiekiem memem przez to, że tam, tam w zaglądają. takim płaszczu przeciwdeszczowym... Ta, szuka grzybów tak? Tak? i innych rzeczy. No tam i on teraz występuje kandydant. na różnych po prostu memach, gdzie z tą miną taką, z taką skwaszoną się przygląda w tym, w tym deszczaku. I ktoś użył takiego w formie żartu, ale może, że Komorowski przed swoją przegraną też stał się człowiekiem memem mm -hmm. Też zagrał do robów pewnie jakiś smutny. I no, może coś w tym jest, że jakby po, wy, no. wy, 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 wypłynęła teraz taka ilość po prostu ośmieszających go. A to jest zabójcza polityka. Tak, ośmieszających go i tak de bardzo deprecjonujących jego opozycję. No, no właściwie wszystko. No ale słusznie, wyglądów. no słusznie, bo jest śmieszny, i niepoważny. Memów, przekazów i... internetowych, że no to, to to może świadczyć o jakimś przesileniu. Tak, ale chciał, tak. chciałeś się znaczy i prognozę obecną, mm -hmm. no, także prognoza dla mnie jest Jedziemy? taka, że Duda przegrał, uważam. Patrzę na ten obóz, patrzę w jaki sposób oni mówią, jak się zachowują, tam jest bardzo nerwowo w tej chwili, no, no to to widać, że oni im to się wszystko wyrywa, po prostu, z rąk, tracą na tym kontrolę, robią różne nerwowe ruchy, popełniają dużo błędów, o kampanii Dudy mówię w tej chwili, mhm, no i wszystko wskazuje na to, że Duda te wybory przegra. Ja mam trochę takie wrażenie, że z tą jego wizytą w USA jest trochę jak z, z referendum w sprawie Jowów. Komorowskiego. Tak, tak, widzę tej dobrą to jest takie desperacja. łapanie od desperacja. powietrza, taka desperacja. Łapanie się Trumpa. Tak, łapanie się Trumpa, ale niestety nie mam, ta, nie, nie mam takie mniej optymistyczne przewidywania. Ja uważam, że będzie, na pewno będzie bardzo ciasno. Mhm. Ale, ale boję się, że niestety to może jednak być za mało. To wszystko, co robi opozycja, to wszystko, co robi Trzaskowski. Będą jeszcze dwa tygodnie, pamiętajcie, tak. to jest tak potężny, jest potężnie dużo czasu. Dużo czasu. Zobaczcie, tak, przez ostatnie dwa tygodnie wszystko. w kampanii odbyło się Antifa, tematy, tak? Antifa, Black Lives Matters, potem było LGBT, Duda zdążył być w USA, i jeszcze Morawiecki objechał Polskę, i jeszcze Kaczyński miał wystąpić na jakiejś konwencji młodzieży. To się wszystko wydarzyło przez w ostatnie, w ostatnie dwa tygodnie. Przez kolejne dwa tygodnie, ostatnie, które można coś zrobić, może się wydarzyć jeszcze więcej. I PiS będzie się chwytał wszystkiego, żeby tylko Trzaskowskiego, jeżeli Trzaskowski będzie w drugiej turze. Po prostu zniszczyć, zdeprecjonować, zniechęcić ludzi do niego. Jestem. Moim zdaniem, jedyne, co może zadziałać na korzyść Trzaskowskiego, że oni się już tak zapędzą w tym, tak. że stanie się to wręcz obrzydliwe nawet dla ich własnego elektoratu. Że znowu pójdą w taki kierunek jakiś szczur. Tak. No. I tylko to. Więc ja jestem. To moim zdaniem wszystko zależy, co zrobi tak. Jacek Kurski. I eee, ja się Anka z Tobą zgadzam, to znaczy uważam, że jakoś tak strukturalnie, systemowo, no to jest na fali trzaskowskiej, tak? No bo zakładam, że on będzie drugiej turze. Nie wygląda to dobrze dla Dudy, ale dwa tygodnie kampanii jeszcze. I naprawdę nie kampania, możliwe. no kampanii jednak zmienia wszystko. Tak, tylko dwóch kandydatów, kandydatów, nie? Jeżeli Trzaskowski popełni poważne błędy, a na przykład Duda wprowadzi w życie jakąś nową strategię, wymienią tam troszkę e, ludzi i zaczną to robić mocno. Jeżeli PiS pokazał jedną rzecz, to pokazał to, że faktycznie potrafią uczyć się na błędach, potrafią robić szybkie zwroty, potrafią e, bardzo radykalnie wymieniać tak. ludzi, którzy dla, dla, dla nich pracują. Także jeżeli no tutaj może faktycznie dojść do, 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 do poważnych rów, ale chciałem jeszcze przypomnieć, słuchajcie, że w tą niedzielę o godzinie 21 w trójkę robimy wieczór wyborczy. Tak jest, ale dosłownie. zanim o tym powiesz, to jeszcze no. powiem o jednej rzeczy, że to co jeszcze moim zdaniem może Trzaskowskiemu zaszkodzić bardzo, to jest to jak jego cały liberalny komentariat mhm. będzie się odnosił do tych kandydatów, tak. którzy, zostaną, którzy odpadną z wyścigu. I do samego elektoratu PiSu i arogancją odpisu, i Ale jeżeli będzie taka arogancja i taki szantaż w stosunku do mhm. tych kandydatów, którzy, którzy odpadną, jak i już te, z jakim już teraz mamy do czynienia, to to może bardziej Trzaskowskiemu tak. zaszkodzić, niż pomóc. Bo, no na pewno mu nie pomoże. Gdyby, logika liberałów jest bardzo taka, moim zdaniem, no Dziwna, że, że, że kogo, im tak się tak wydaje, tak. że im bardziej oni kogoś obrażą, tak. im bardziej powiedzą, że ktoś jest fe, to, to, to mu zaszkodzą, a w tym wypadku mogą zaszkodzić Trzaskowskiemu, a obawiam się, znaczy obawiam się, no... Kurde, nie wiem czy się no obawiam, obawiasz. obawiasz się trochę może. Ale myślę, że tak, takie osoby jak Tomasz Lis, takie tak, jak osoby tak. jak wielu innych komentatorów, nie będą sobie szczędziły języka tak, pogardy tak, tak. i nienawiści i hejtu w stosunku do tych, którzy od razu o, o 21.30 w niedzielę nie powiedzą: tak, tylko Rafał, teraz. No tak, wiadomo. No ten, I przegrają ten, ten, te wybory Trzaskowskiemu. liberalny, jest no, niesamowicie arogancki, jest taki bardzo zerojedynkowy. Oni postrzegają w ten sposób w ogóle rzeczywistość polityczną w Polsce: no, że są albo nasi, albo są wrogowie, albo jesteś z Rafałem, albo jesteś przeciwko R R Rafałowi. Tam no, faktycznie nie ma miejsca na jakąkolwiek interesującą polityczną debatę, debatę o Polsce, o sprawach międzynarodowych. No, najlepszym przykładem jest to, że Rafał Trzaskowski do. Tego momentu jesteśmy w czwartek, wieczór, nie opublikował swojego programu. No, i dzisiaj słyszałem, że ja jutro zamierza opublikować jakąś taką zajawkę tego, tego programu. Ponoć, ale chciałem jeszcze mhm. powiedzieć Wam, że w niedzielę robimy tego live. Aspekcie tak, o godzinie dobrze, 21 z biura lewicy w Gdyni. Tam na miejscu będzie paru polityków, posłów, posłanek, z którymi też będziemy rozmawiać. Będziemy też się łączyli z naszymi politykami i na bieżąco będzie. Ale... Będziemy dla Was najciekawsze, najbardziej interesujące komentarze zbierać. Także w niedzielę o 21 dołączajcie się do nas na Facebooku. Wieczór wyborczy, tylko z trójdzielnią. Będzie, będzie ciekawie. Tak, bo w ogóle. Nie słuchajcie TVN-ów, nie słuchajcie nie, TVP. Nie, słuchajcie nie, nie, słuchajcie nie słuchajcie TVN-ów, tylko słuchajcie TVP, info, nic. Wpadajcie na nasz fanpage na Facebooku albo na nasz kanał na YouTubie, będzie. Transmisja na żywo, transmisja wideo. Tak, będziemy no, Będą tam, posłowie lewicy. Ja zamierzam wyglądać. Albo się umalować. No, jak się, zrobi, to, się zrobię. Będzie. Będzie. Więc choćby tylko po to, żeby na nas popatrzeć, warto. Ale będziemy też mądrze mówić, będziemy mieć fajnych gości i będziemy starać się robić to tak, żeby było ciekawie. No dobra, słuchajcie, to co? Ale jeszcze też może się tak zdarzyć, że nam się to nie uda, bo będziemy to robili pierwszy raz. Nie, 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 weźmiemy sobie jakiegoś kogo, specyficznego. Ja chyba jestem jakąś taką, wiecie, patologiczną pesymistką. Ja zawsze zakładam, że coś się nie uda. Nie wiem, kiedyś to jakoś świetba młodsza... To są taka, doświadczenia opracie, działaczki lewicy. <laughs> działaczki razem myślisz? <laughs> Rzadko się, <laughs> udaje. No, się udaje. Czasem, czasem się udaje. Zaufajcie mi, Ale w końcu się uda. No, no dobra, to mamy nadzieję. Czy co, nie daliśmy że... prognoz procentowych i nie dajemy. Znaczy, ja nie daję prognoz procentowych, ja mówię po prostu, że duda przegra. Tak mi się wydaje w tej chwili. A ty jak sobie wiesz? <śmiech> <śmiech> Chciałabym, żeby przegrał. Mimo wszystko chciałbym, żeby przegrał, ale mam obawę, że jednak... Wydarzy się coś, to co sprawi, że wygra. A inżynier jak sobie Jeżeli platforma zrobi to, o czym tu mówiliśmy, czyli zacznie szaleć, tak, zacznie mhm. szaleć. Zacznie wszystkich dopisów zaprawać i sprawi, ale wiecie, najgorsze, jeżeli sprawi wrażenie, że zmiana władzy będzie oznaczała zmianę również w polityce społecznej, mhm. w ekonomii i tak dalej, czyli jakby cofnięcie to, co pis zawsze mówi, że zabiorą, przyjdą mhm. i zabiorą. I jeżeli to wybrzmi, no to wtedy Duda ma dużą szansę. Jeżeli to nie wybrzmi, okay to przegra. No dobra, no to słuchajcie, to może kończymy już dzisiejszy epizod. Tutaj widzę, że się rozkręciliście. Był freestyle, ale dobrze ale wyszło. Ale był dobry, dobry freestyle, wydaje mi się. Macie jeszcze jakąś Yo. bekę na koniec może? Jakaś Oj, połowa tego odcinka o, była beką. Bek, Bek, tak. nie, tak. nie rozmawialiśmy o planktonowych kandydatach, a tam żółtek, jest dużo beki, Żółtek, żółtek tanajno. Ta o żółtku padło, tanajno. To, to Nic jest o polskim się nie mówiliśmy. Nic. Oczywiście żartuję. nie wiem, wiem, że <laughs> człowiek zmuchał na głowie. Światło to był człowiek zmuchał na głowie. Okej, okay, więc chyba Dobra. już nie ma Czekamy co. Czekamy wami w takim razie. Z Sopotu, z naszego studia Trudzielni, żegnają się z Wami Wasza ulubiona lewicowa trójca. Byli z Wami jak zwykle Anka Górska, Jędrzej Wodaleczyk i Michał Piołkoś. Do zobaczenia na wieczorze wyborczym. Do niedzieli. Do niedzieli. Tak, do zobaczenia.